ale dzisiaj nietypowa praca dla niego. Tak krzywo mi to wychodzi wszystko. Aj, tam kurka wodna. MF się spierdzielił. Do EHR-a szybko człowiek się przyzwyczaja. No i siemano, siemano. Dzisiaj witam Was z pokładu Arbosa. W sumie ostatnio często z Arbosa nagrywam. Ale dzisiaj nietypowa praca dla niego. Kurde, jak ja dawno na manualnym podnośniku nie orałem, ja pierdzielę. To jest po prostu masakra. A drugi temat taki, że tutaj jeszcze dość głęboka uprawa poszła przed ziemniakiem, bo tutaj będę sadził ziemniak. No i niestety MF się spierdzielił. No i trzeba arbosika było wsadzić w pługi, tak? O, w końcu nareszcie. Zobaczcie, jaki kawał przejechałem, żeby pługi ustawić. Masakra. Jednak do EHR-a szybko człowiek się przyzwyczaja. Także tak to wygląda. Strasznie się kamera buja, nie wiem co z tego wyjdzie. W ogóle jakoś tak krzywo mi to wychodzi wszystko. Aj, tam kurka wodna. Nie ma to jak MF-em się orze. Jednak te pługi są troszkę za duże do niego i jest to właśnie czuć, że go tam troszkę prowadza, nie? Ale może druga sprawa jest taka, że może nie do końca dobrze są ustawione, nie? To też tak może być. Ale zobaczcie sobie, nie wiem czy widać. Teraz zobaczę. O, o coś tam widać. Coś będziecie widzieć. Także no mówię, wyjście takie awaryjne, bo Masej się spierdzielił. Znaczy się, na usterka nie jest dosyć kosztowna. Pęk, przewód paliwowy to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pęk dlatego, że wyrwało śruby mocujące pompę wtryskową. No i po prostu od wibracji, od drgań ten przewód gdzieś tam zaczął pękać, rozszczelniać się. No i niestety wyszło jak wyszło, pieprznęło. Zawsze wtedy jak jest potrzebny. Ostatnio opryskiwacz, teraz właśnie Masej. W sumie tydzień temu też przewód paliwowy strzelił. No ale to nie było niczym spowodowane, tak naprawdę strzelił ze starości, tak? Więc tutaj można jakoś tam się wytłumaczyć, nie? Ale jeśli chodzi właśnie teraz dzisiaj, no to stricte strzelił dlatego, że ta pompa wtryskowa wyrwała te śruby. Pewnie podejrzewałem, że któraś była gdzieś luźna, niedokręcona. No i niestety tam z obudowy też pilki wyrwało. Teraz trzeba cały przód, tutaj cały ten dekiel odkręcić, koło rozrządu wyjąć, od drugiej strony włożyć zwykłe śruby, jeśli będzie miejsce oczywiście, nie? Bo tamtego gwintu jest tam tyle, co kot napłakał, naprawdę to bardzo, bardzo cienko. No i nic dziwnego, że tam z tego aluminium wyrwało, nie? Także ja to widzę w ten sposób, no i trzeba będzie po prostu czasu, żeby to naprawić, nie? No a dzisiaj Arbos leci, tutaj kolega mi uprawił właśnie wcześniej talerzówką. Mówię, zawsze troszkę lżej będzie miał, żeby to przerzucić, zaorać. Ja sobie zaorzę, to przez weekend przeleży. No i w poniedziałek jakiś, myślę, że weźmiemy się za sadzenie, będziemy sadzić ziemniaczka. W tym roku mało. Praktycznie do siebie, dla znajomych i tam dla tych, co zawsze od nas brali, tak? Sadzimy gdzieś tam sobie koło 60 arów. Myślę, że więcej nie trzeba, tak? Nie ma takiej potrzeby. W zupełności nam to wystarczy. Druga sprawa tego typu, że nie ma teraz z kim przy tym robić. No i stwierdziłem, że taka ilość nam w zupełności wystarczy. Jednak w Maseju
żeby tych wszystkich górek nie było czuć, a tutaj no jednak czuć, że te 20 koni jest mniej, no i 20? Więcej, 25 nawet. No i niestety, ale każdą górkę to czuć, ale się da, tak? Jakby nie było, jakby kto pytał, to się da. Ale krzywo, ja cię kręcę. Bruzda to o tak wyszła. Wężykiem jechali. Masakra. Ja cię kręcę. Ale jaja. Krakać, ale chyba udało mi się je ustawić wcześniej. Zaczynam dochodzić do wprawy. O. Może deczko, deczko? Deczko w dół. Pierwszą. Jeszcze troszeczkę. O. Chirurgiczna dokładność. Jak jest manualny i tak obrotówkami się orze, to powinien być z tej strony drugi właśnie ten, drugi podnośnik, nie? Żeby gdzieś tam podnieść, zerwać je, czy opuścić troszkę niżej. No jeżdżę jakieś 7 na godzinę. I razy drzwi, no z 7 gdzieś tak, 6-7. Więc nie jest źle, jakąś tam szybkość udaje się uzyskać. Jest całkiem znośnie. Głębokość też jakąś tam trzymamy, więc też jest w miarę ok. Najgorszy problem będzie z poniedziałkową uprawą pod tego, pod ziemniaka właśnie, bo trzeba będzie znowu kolegę poprosić, żeby uprawił, no bo niestety Argos, ale Argosa nie będę męczył w agregacie 3 metry tutaj w świeżo oranym, tak? Gdyby to tam ze 2 tygodnie sobie poleżało, to nie ma problemu, nie? A tak to niestety sorry, ale nie. Szkoda go po prostu. Tu już jakaś gleba cięższa troszkę. Ładnie nam się ziemia rozsypuje. Gdzieś właśnie jakiś materiał widziałem w gazecie. Nie wiem, czy to było Profi, chyba to było Profi, albo to Fagrar. Nie pamiętam, gdzieś dawno, dawno temu był właśnie test klubów. No i tam studenci z Politechniki jakiejś tam mierzyli właśnie pługi, ile one potrzebują tam faktycznie uciągu, jakiej siły, ile paliwa tam jest potrzebne spalenie, na zaoranie jednego hektara, tak. No i to wszystko tak dosyć profesjonalnie było zrobione, łącznie właśnie ze zbryleniem gleby, jakie występuje po zaoranym polu. No i się okazało, że właśnie pługi Rubble Work mają najmniejszy stopień zbrylenia przerzuconej gleby, nie? Że tam najmniej właśnie było tych grudek bryłek. Fajny test, fajne doświadczenie, naprawdę polowe, szacuneczek dla tych, co to robili.
Tam jak ktoś tam jest ciekawy, to niech sobie poszuka właśnie w Topagrze gdzieś. Albo Topagrar to było, albo właśnie Profi. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Trzeba przyznać, że nawet nim nie rzuca, nie? Jak się pługi obracają, to nawet nie rzuca nim bardzo. No to czyli nie jest źle. Jest nawet w miarę. Jest. Mamy kamyczek. Zaraz wam pokażę. Muszę tutaj sobie narzędzia pracy pozabierać. Jest kamyczek. Dopiero co zdążyłem powiedzieć, że nie ma. A tu jest, proszę. Skurczy bączek. No trzeba przenieść szpadel, odkopać go. No, nie ma takiego dużego, no. Nie wiadomo, jak on tam w dół idzie, nie? Idę. Siadam. Jadę po... Opa! O matko! Ja też szpadel wezmę. O, zapnij się. Jedynką. Zobaczcie, jak to się tutaj na morze. Ja pierdzielę, ale krzywo. Masakra, zobaczcie. Aż wstyd to pokazać, ale dobra. Ale jaroko. Jakbyś wypił ze 2 litry i siadał za kółko. Nieźle. Nie no, mówię, to wszystko jest wina tego, że pługi są nieustawione do tego ciągnika, nie? I to jest cała przyczyna. Od cała filozofia. Dobra. Idę, przyniosę sobie ten szpadel. I później się połączymy już, jak wykopię ten kamyk.